Dziś materiał bardziej wakacyjny, chociaż nadal będzie związany z prowadzeniem maszyny, ponieważ będę po raz pierwszy w życiu dosiadać skutera wodnego. Dzięki mojemu przyjacielowi, który jest sprawcą tego zamieszania, nie tylko dosiądę, ale również nauczę się prowadzić. I zdradzę Wam, czy ten sport naprawdę jest godny uwagi, tak jak to ludzie mówią. Bezwzględnie należy pamiętać o zrywce, czyli przymocowaniu do kamizelki za pomocą karabinczyka, kluczyka. Ponieważ jeżeli spadnę ze skutera, to razem ze mną wyciągnie się kluczyk i dzięki temu skuter nie odpłynie beze mnie. Strach w oczach, o tyle po kilkunastu kolejnych minutach rozwinięcie prędkości w granicach 50 km na godzinę nie stanowiło już takiego problemu. Skuter, którym pływam, to trzyosobowy Sea-Doo GTI, moc 130 koni mechanicznych. To już są parametry, które pozwalają czerpać naprawdę dużą frajdę z zabawy tym sprzętem. Na początku jest jakaś bariera strachu, to normalne, ale później radocha z przeskakiwania skuterem po falach jest niesamowita. Trudno to wyrazić słowami. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję spróbować tego sportu, bardzo gorąco Wam polecam. Uczniem byłam opornym i na początku bardzo trudno było przełamać mi tą barierę strachu, ale nieskończonymi pokładami cierpliwości, wyrozumiałości wykazał się starszy sternik motorowodny Kany, któremu bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję.